wyruszyliśmy na poszukiwanie potworów. Dwa psy gończe i trzech łącznie poszukiwaczy. Do mojego kolegi dołączył jeszcze jeden kolega, który będzie poszukiwał z nami potworów. Doczytałem się w nocy w księdze, że podąża za tymi trzema potworami mędrzec. Zawsze jest w ich pobliżu. Zatem jest szansa, żebyśmy znaleźli mędrca. Wchodzimy powoli w strefę tych potworów. Zatem muszę ściszyć głos i zachowywać się jak czujny. Mili, dotarłem do mędrca mnicha. Dzień dobry, mędrcu mnichu. Mędrcu mnichu. Czy gdzieś w pobliżu są te trzy potwory? Są. Robią sobie lodowisko na zimę. Wpadają w letarg. Czyli one są teraz w letargu? Tak. Czy one zagrażają nam? Jeżeli będziemy je denerwować, się niepokoić, przeszkadzać im w ich śnie zimowym, w ich letargu, to oczywiście, jak każda istota, może się zezłościć i może nam zrobić krzywdę. Czyli po cichu mogę podejść do, możemy do nich podejść i ich nakręcić, po cichu. Bardzo ostrożnie. Mędrcu, dziękujemy ci. Czy mędrcu widziałeś kiedyś gorsze istoty jak te? Nie, te były najgorsze, które widziałem. Dziękujemy ci, mędrcu. Do widzenia. Powodzenia życzę. Dziękuję, do widzenia. Jest. Jest, zobaczcie, jest. Zobaczcie, ma też kutasika. Śpi Kaligula musznowa. Jest. Zobaczcie, mili. Teraz spróbuję. Czekajcie, odkręcę kamerę. Jest Kaligula musznowa. Zobaczcie, ma kutasika. Widzicie tego kutasika? Mili, mili, zrywam się, bo jak się obudzi, to zeżre nas wszystkich. Mili, na razie, trzymajcie. Mili, uciekam, na razie. Jest. Zobaczcie, śpi. Teraz słuchajcie, jest. Teraz słuchajcie, ja go lekko puknę. Ratunku! Ratunku, Jarku! Widzieliście? Ruchałka zwieraczkowa nie ma w ogóle prącia. Dlatego, że jest efemerydą. I to jest ani facet, ani baba. Ani kobieta, ani mężczyzna. Nie wiem, co będzie, jak znajdziemy cara, cesarza, zjebka knurowatego. Okazuje się, że ruchałka zwieraczkowata ma całkiem inną twarz w tych chaszczach. Zatem, mili, udało mi się zbiec i żyję. Mimo, że ruchałka zwieraczkowata jest w letargu, o mało mnie nie zjadła. Gdyby nie była w letargu, na pewno by nas zjadła. Przypominam o naszych przodkach, którzy informowali nas o tych bestiach. Mili, psy namierzyły zjebka. Jest! Zjebku, miałeś być w letargu. Jestem. Jaki jesteś, jak mówisz? W letargu jestem, ale mogę cię normalnie poradzić swoim jadem. Wiem. Dlaczego mnie porazisz swoim jadem? Bo mi przeszkadzasz. Nie możesz, bo umrę. O to chodzi. Nie. A ty chcesz mnie zabić. Nie rób tego, niech świat dowie się, cały świat i cała galaktyka.
i cały wszechświat, że to ty razem z Kaligulą, razem z Ruchałką niszczycie cały wszechświat. Panie Boże! Panie Boże! Ześlij na nich! Opadam. Chyba już nie będę mógł cię zabić. Panie Boże, działa! Kurwa! Ty kurwa! Ty kurwa! Zabiłem! Ty kurwa! Zabiłem kurwę! Zabiłem kurwę! Zabiłem kurwę! Mędrcu, jestem dzisiaj drugi raz. Zatłukłeś zjebka. Na pewno jest to pewne? Tego to nie wiadomo, ale chwała tobie. Ludzie od lat walczyli. Są tutaj dowody. Jezu, znam te naskalniki, znam to. Proszę. Znam też twarz zjebka. Uwolniłeś ludzi od tego strasznego potwora. Będą teraz mogli robić to, co najlepsze dla nich. Dziękuję. Mędrcu, ale czy twoja misja się wtedy skończy, czy nie będziesz niezadowolony? Dalej będę mędrcem. Dziękuję. Ale dziękuję ci za to, co zrobiłeś. Ja również tobie, mędrcze, dziękuję. Uścisk ręki mędrca jest dla mnie więcej niż uścisk ręki Jarka z sekty żoliborskiej. Zatem to jest nasza zasługa, która jest minimalna. Wszystko. Tak, ale bez tej minimalnej zasługi nie byłoby pełnej zasługi. Zatem jest to nasza wspólna zasługa. Jeszcze raz gratulacje naszej wspólnej misji. Dziękujemy naszym wspólnym wysiłkom. Dziękujemy, mędrcze i, że tak powiem, bałwochwalcze Piotrze Rapo. Może gdyby pan mędrzec też pochwalił Piotra Rapę, to będzie... Oczywiście, chwalę go za to, co zrobił. Mili, dziękujemy, do widzenia.